Witajcie. Z tej strony ponownie Starke i widzimy się w Graveyard. Macham wam. Tak, siostra macha. No widzimy się w Graveyard Keeperze. Wiem, że bardzo niespodziewany. Cel na dziś: dobyć wszystko, co jest potrzebne, żeby móc wytworzyć, gdzie to jest. To. Zaawansowane kolby stożkowe. Inaczej mówiąc, zaawansowane hutnictwo. A potem, jak już to zrobimy, pora zająć się alchemią. No. I w sumie to tyle, zająć się alchemią. Więc, jak, co by tutaj mógł powiedzieć więcej? Na pewno jeszcze idziemy odwiedzić astrologa, bo pamiętam, że... czy astronoma? Mniejsza o to, wiem tylko, że on może tam nam sprzedać atrament bodajże? I że jeszcze u niego można niby kupić papier, ale papier mi niepotrzebny, więc no idziemy po atrament. Jak będziemy mieli atrament, to będziemy mogli pisać ulotki, a ulotki dać inkwizytorowi i tak dalej, rozumiecie? No. Tak więc po prostu chyba starczy mojego gadania, marudzenia, wymyślania, wyliczania. Powinniśmy zająć się czymś przydatniejszym. I swoją drogą, tak, też myliłem się co do jednej kwestii. Tamta cała wiedźma, Klotylda, czy jakoś tak, nie mówiła o cimach. Mówiła o pszczołach i o czymś jeszcze, ale już nie pamiętam, co było tym drugim. Poza tym, że mówiła o pszczole. Ale no naprawdę, tego to raczej nie będę teraz roztrwaniał, czy... To jest dobre słowo? Chyba nie, ale mniejsza o to, dobra. No idziemy po prostu, zajmujemy się swoimi sprawami. I powinniśmy się przygotować na mszę, bo już następnego dnia msza. A oczywiście, jak zwykle ja w polu nie mam nic przygotowanego dla tej mszy. W ogóle jak finansowo stoję? 5 monet. Mało. Bardzo mało. Szkoda. Liczyłem na to, że już niedługo będziemy mogli handel mięsem z trupów zacząć otwierać. Ale no niestety. Jabłka wyrosły. Ale nie mam miejsca na nie, więc lepiej chyba będzie, jeśli bym zajął się czymś innym. No. Jest już ten astrolog, dobra, czyli nie astronom. Astrolog. Potrzebuję twojej pomocy, potrzebuję atramentu i papieru. Trochę ich mam. Właściwie to mam mnóstwo przydatnych rzeczy. Niektóre mogą się przydać początkującemu naukowcowi, takiemu jak ty. Nie mogę znieść tych pajaców z uniwersytetu. Wolę już zarobić parę groszy gdzie indziej. Dobra. Więc co my tu mamy? Miękka okładka. Atrament. Czysty papier. Piórko. U. A, muszę odblokowane wszystkie stopnie u niego. Ciekawe. Drogie rzeczy, ale dają trochę punktów. Ile kosztuje taka książka? Ta kosztuje 3 srebrne monety. A ta? 10 srebrnych. Ale widać, że będę miał przynajmniej jak sobie dodawać punktów, kiedy nie będę miał ochoty. Dobra. Czym to się różni? A, im więcej kupuję, tym mam więcej, za to chcę. Serio? Dobra, to wezmę jeszcze sobie takie i takie. Dobra. Nie można przy... A, nie ma miejsca, dobra. No tak, zapewniam, że miejsce też się liczy. W takim wypadku, co by tu zeżyć? Hem. Wszystko mam przydatne, więc... Dobra, białe kwiaty, zeżrę wszystkie. Nie wiem, po co je brałem ze sobą, skoro je chcesz żyć, ale... I jeden taki, teraz już chcę więcej. Jełop niemyty, więc w ten sposób biorę. Nie chciałem dwóch. Dobra. Mamy to, co chciałem, teraz można iść już do... Chyba to był jakiś tam poeta w karczmie, można mu zanieść przynajmniej ten atrament. Drugi sobie połączę samemu. Potem nawet zgramy ulotki dla Inkwizytora, bo w sumie... Już niedługo dzień Inkwizytora. Dobra, niedługo to pojęcie względne, 6 dni do niego jeszcze zostało, więc... W sumie jeszcze dużo. Ale i tak wolę już mieć te ulotki, tylko ile ich potrzebowałem? 10 ulotek, to szybko powinno się ogarnąć.
I muzyczka dalej gra. Oczywiście nie ma to porównania do Oriego. Gra jak nic, o wiele, wiele, wiele gorsza przynajmniej pod względem, moim zdaniem, no audio. Wizualny już... A, to chce taki atrament. Nie chciał pióra z atramentem. To super. Świetnie, atrament to krew poezji. Dobrze to zabrzmiało. Może trzeba by to zapisać. A, czyli piórko niepotrzebnie kupowałem? Meh. Ale w sumie nie mam i tak problemu. Przynajmniej ja już mam w takim wypadku atrament z piórem. I będę musiał też przy okazji skrzydła nietoperzy chyba przerobić już w końcu na papier. Tak. Papier mi jest już bardzo potrzebny, bo chcę te 10 ulotek mieć za sobą. No a poza tym, że chcę te 10 ulotek mieć za sobą, jak już powtarzam, to fajnie byłoby też już ogólnie móc zająć się tworzeniem tych rozdziałów, notatek i innych takich rzeczy, wiecie, no to co jest potrzebne, żeby potem modlitwy z tego robić. Chociaż wątpię, żebym modlitwę sam był w stanie jeszcze wytworzyć. Na biskup jest zły, niedobry i nie chce mi jej sprzedać. Więc no. Raczej jest to kwestia taka, powiedzmy, no, drugorzędna. Okej. Okay. 17 rudy jeszcze mam. Żeby wytopić 17, ile było potrzebne? 425. Nie, nie chce mi się. Mam tak zapas żelaza, bodajże w jakiejś tam skrzynce to... Dobra, tu jest 5, a tam pewnie jest dużo. Tak. Ale nie ma co się przejmować. Tak więc idziemy badać. My jesteśmy badacze, mądrzy badacze. Potem idziemy z rana od razu klapą do kościoła, odprawiamy mszę i zajmujemy się dalej badaniami. I okej, okay, teraz tutaj tak, ulotki. 5 jest za jedno użycie, ale potrzeba czystego papiera. Żeby mieć czysty papier, muszę zrobić to najpierw. Czyli zmarnować trochę energii i czasu. Żeby mieć papier ze skóry wieprzowej, okej. Okay. Teraz mam papier ze skóry wieprzowej. I to mogę przerobić na czysty papier. Po co ja macham tym mieczem? W sumie nie wiem. Ale tak czy siak, będę mógł zanieść też trochę tego papieru już tamtym poecie. Jak zniosę poecie papier, to wykonam dla niego zadanie. Co nie wiem na co, ale... Jak mogę, to czemu bym narzekać? Okej. Okay. Teraz tak, 10 ulotek. Dobra, 5 ulotek i trochę zużytego tamtego. W sumie jeszcze przy okazji przeniosę tutaj te kwiaty ćmy w to miejsce. Bo i tak raczej nic z tym innego nie będę robił. Jak można się spodziewać, zużywa się... A, strasznie szybko. Super. A, już zużyłem wszystko. Okej. Ale mamy przynajmniej już ulotki. No. To teraz tak, jeszcze nie mam dnia kościelnego, to w sumie mógłbym pójść się wyspać. A, aha, czyli wąż chyba tutaj w każdą noc przyłazi. Brzmi taki empes. A dzisiaj na niego mówię wąż. Bo dla mnie wąż bardziej pasuje niż brzmi. Dobra, zejdziemy spać, bo już dzień kościelny się zaczął, ale... No wolę być wyspany niż niewyspany, więc no. W okazji zawsze będę miał zapisy, na wszelki wypadek. Dobra, klapa. I do kościoła. Aż mi dalej tu stoi. W sumie tak, mam ulotki, mam papier, chyba wszystko, co jest takie ważniejsze, to już mam. Tutaj dalej niczego nie zrobiłem, więc msza może się nie udać. Ale nie będę narzekał, próbujemy tak czy siak. I uwaga, uwaga, czy udało mi się zdobyć bonus? Czyli moje 50% szans na powodzenie znowu się udało? Tak, udało się.
Fajnie. To może już nawet mógłbym Wonusza przekazać, nie przekazać, przekonać do mojej racji. Chociaż, czy jest sens? Nie, no wydaje mi się, że mam bardziej priorytetowe rzeczy niż rozmowa z Wonuszem. No i zarobki za kościół już coraz lepsze. Prawda, niewystarczające, żeby zadowolić mnie i moje potrzeby, ale coraz lepsze. Dobra, to co teraz chciałem? A, jeden atrament i trzy pióra dają trzy pióra i pióra i atrament. Atrament się bardziej opłacał kupować. Gdybym to wcześniej wiedział, to bym nie marnował pieniędzy na pojedyncze pióro i atrament. No ale cóż, dobra. Do Inkwizytora mamy jeszcze chwilę. To w sumie... A tak, teraz mogę się zająć w sumie przygotowaniami już do tego. Stworzenia lepszego pieca. Zatem zastanawiam, czy lepszy piec będzie też lepiej przetapiał ogólnie? Czy tylko odblokowuje nowe recepty? Dobra. Tak czy jak, do nowego pieca potrzebuję zielonego punkta, bodajże jednego. Tak. Więc muszę... Nie wiem, czy za ścięcie drzewa dostałbym zielony punkt. Lepiej będzie, jeśli podniosę grzyba. No. Mamy zielony punkt. Więc nowy piecyk. Teraz tylko zobaczyć, jak się go tworzy. I oczywiście pewnie się załamie tym. Papier ze skóry wieprzowej. Okej, okay. Złożone części z żelaza, dobra. I 20 kamienia. Nie to. Złożone części. Zrobię 4 dla bezpieczeństwa, bo nie pamiętam, ile tam trzeba było. Dobra. Teraz części można gdzieś wepchać, czy oczywiście nie mam miejsca na to. Gdzieś tutaj je trzymałem chyba, ale dobra, mniejsza o to. Po co ja mam te deski i kliny? Albo mi się wydaje, albo o czymś zapomniałem. Chyba mniejsza, to idziemy po kamienia. Skoro nie ma dnia, w którym jest coś ważnego do zrobienia, to... Najlepsza pora chyba, żeby zbierać kamień. Oczywiście jak będzie ciemno, to trzeba iść po nietoperze, żeby móc... nagromadzić papiera ze skóry wieprzowej i zrobić ten nowy piec. O! Dobra, jeden kamyk, jeszcze drugi wykopmy. No i można iść, balansując dwoma kamieniami, standardowo. I owszem, niby mógłbym wziąć więcej, ale nie miałbym cierpliwości do większej dawki kamieni. I tak dwa to jest problem. Patrząc na to, że drugi lubi uciekać, ale... No. W sumie gadam od rzeczy, tak jak zwykle. Dobra, więc tak, tutaj, tutaj. Chodź kamień, grzeczny, grzeczny kamyk. Chociaż to daje tylko 12 kamienia, jeśli się nie mylę, więc dalej to może być trochę za mało. Tak, tylko 12. Mam nadzieję, że wystarczy. No a jeśli nie, to w najgorszym wypadku po prostu się rozbije kolejne nagrobki. Rozbijanie nagrobków to jest chyba najopłacalniejszy sposób na zdobywanie niebieskich punktów. Czasochłonny, ale jednak... Ja muszę rozbić 3 nagrobki. Super. W sumie mam tego pełno, więc coś tym przejmuje, to nie wiem. Zawsze można wytworzyć. Okej. Do kamienia już mam. A, czyli dobra, nie składuję go tutaj. Dobra, tu? Jest, okej. Idziemy szybko spać. Licząc na to, że nietoperze się pojawią tej nocy. Tak zauważyłem, że nie każdej nocy chcą mi się pojawiać nietoperze. Tak samo jak nie każdego dnia chcą mi się pojawiać gluty, galerze to genne. Dobra, starczy. Więcej już nie mogę. Więc powiem, dzisiaj jest dzień, kiedy miałem iść odwiedzić tą całą... kobietę jakąś tam, tą dziwną, co ona na scenie występuje. Dobra. Nietoperze, jesteście? Nietoperz! Nie mówcie mi, że już jest za późno, nietoperze. Uff.
Okazuje się, że chyba znowu przegapiłem okazję. Jeszcze poszukam, bo w sumie jest taka pora, że w sumie... I tak nie mam co robić o tej porze dosłownie. Więc tak. Nie ma nietyperzy. Buty jest jakieś zawalone. Dobra, już wiem, po co miałem te wszystkie materiały. I teraz znowu nie będę miał zwykłych części. Super. Ale skoro jest taka pora, to naprawdę ja już tam pójdę, co zrobię, bo potem znowu zapomnę. Zobacz, gdzie są te kliny i deski. Nie tutaj? Nie, nie tutaj, dobra. Trzy deski miałem, a nie dwie, dobra. Tak, tak. I jeszcze teraz trzeba zwykłe części dotworzyć, bo oczywiście przerobiłem części na co innego. Dobra. Następnego dnia czy coś jest? Nie. Następnego nic nie mam, więc w ten dzień pójdziemy do wioski. A w następnym dopiero będzie trzeba coś robić jak na spokojnie. Potem nie mógłbym znowu próbować wąsza przekonywać czy coś. Ale nie czuję takiej potrzeby, jak już mówiłem. Dobra. Tak więc jesteśmy w nowych terenach. Tylko... Po co? Jest tutaj coś takiego naprawdę wartego uwagi? Aha. I albo tutaj trzeba mieć jakiś lepszy talent, bo można tutaj sobie bardzo, bardzo, bardzo dużo drzewa wykopywać. Albo ja nie wiem co. I w sumie tutaj nie widzę niczego takiego szczególnego póki co. A to taka nowa polanka. Ale dobra, nie teraz czas na to. To miejsce pozwiedzamy dokładnie kiedy indziej. No, obecny moment trzeba iść do wioski. Tego szczerze powiedziawszy nie lubię za bardzo. Chociaż niby nie lubię, a z drugiej strony i tak to robię. Gdy naprawdę tego nie lubił, to prawdopodobnie bym sobie odpuścił to wszystko i zajął się swoimi sprawami, a do wioski szedł, kiedy już nie będzie innego... No innego wyjścia. Dobra, mam tylko wszystko ze sobą, co było potrzebne, czy znowu coś zgubiłem? Ja to chyba wszystko mam. Dobra. I w sumie dla biskupa przydałoby się też ogarnąć już te filety rybne. I on tam ich chciał? Dobra, biskup chciał... 4 filety. W sumie można w tej kupie od kogoś, żeby nie musieć się z tym męczyć. Bo nie ukrywając, nie wiem do tej pory, gdzie są ryby, z których te filety powstają. I w sumie tam... W sumie nawet chyba nie mam recepty na te filety. Ja, bardzo możliwe. I muzyczka dalej gra. I niby jest, ale powiem tutaj... W przeciwieństwie do Oriego, tej muzyczki aż tak się nie chce ciągle słuchać. Dobra. Odwiedziny domowników na odcinku zaliczone. A teraz idźmy tutaj czym prędzej, bo jeszcze coś zapomnę czy coś znowu. Dobra. Dobra, mam papiera. Dobrze, papier. Papier to... Przedłużenie duszy poety. Dobra, załóżmy, że w papierze nie ma nic poetyckiego. Teraz mam już wszystko, co niezbędne. Muszę zacząć pisać swój wiersz dla panny wdzięczki. Widzę, że trochę brak mi inspiracji. Każdy poeta zna to uczucie. Muszę zacząć od czegoś prostego, to pozwoli mi nabrać weny. Jeśli chcesz, mogę napisać ci coś prostego. Za darmo? Właściwie tak, przynieś mi tylko trochę wina, żebym uzupełnił swoją poetycką energię. Tylko musi być smaczne. Nie zapominaj, że jestem dobrze znanym kilku koneserem. A, okej, okay, dobra, poetą. Nie, połączę się już jak zwykle. A, czyli opowieść srebrna za srebrne wino, dobra. Znowu ty. Kilka pytań, nie ma nic. Z nią nawet nie da się pogadać. Tutaj jak zwykle tylko te recepty, których dalej nie wiem po co w sumie są, skoro można na galaretkach lecieć. Placków już nie kupowałem? Dobra, załóżmy, że nie kupowałem placków. To w sumie kupię placki.
Bo kolekcjonowanie receptur chyba też ma jakiś sens. Może te placki są jakieś fajne? Nie, no jestem prawie pewien, że już je brałem. Dobra. W takim wypadku, co teraz? Chyba nic innego nie ma na ten dzień, więc można wrócić do codziennych zajęć. Takich jak mordowanie nietperzy, szukanie glutów i w ogóle. W takim też wypadku idziemy do kamiennego ogrodu, pomedytujemy sobie, poczekamy na odpowiednią porę, idziemy mordować nietperze. Potem czekamy na lepszą porę, mordujemy gluty. I tak na przemian, aż dojdziemy do momentu, w którym będzie coś ciekawego. I tak logicznie mówiąc, do momentu, w którym będę mógł zrobić papier, zrobić nowy piecyk, z nowym piecykiem zrobić szkło, ze szkła stworzyć lepsze butelki alchemiczne i stworzyć stół alchemiczny i spróbować zrobić tą miksturę dla wiedźmy. Tak pokrótce to można powiedzieć, że jest cel na dzisiejszy cały odcinek. Dobra, to medytujemy sobie na kamieniach. Powolno nie odzyskując energię, jednocześnie nie przejmując się tym, że... No, czas upływa zbyt wolno. Dobra, starczy tego. Może nietoperze się pojawią. No nareszcie! Aż trochę za głośno, więc pozwólcie, że przyciszę. Tylko czy będzie ich więcej, czy to już koniec? No ja potrzebuję 5 skrzydeł, a mam 3. Nie, dobra, muzykę chyba niekoniecznie trzeba było przyciszyć. Tak, muzykę nie trzeba było. Bo jeszcze chyba tam górni nietoperze czasami występują, to... Sprawdźmy tam, chyba że już jest za późno, bo patrząc na to, że dzień się pał pokazuje, to może być za późno. A w takim wypadku mamy kolejny dzień zmarnowany. Chociaż w sumie mógłbym kupić trupa sobie. Wyciąć mu skórę i ze skóry tamtej zrobić papier ze skóry wieprzowej, czy coś takiego. Tak, już jest za późno, nietoperze. No to w takim wypadku idziemy znowu do tego, jak to się nazywa. Do kamyczkowego ogródka, medytacja, te sprawy. I tym razem idziemy po gluty. Ale w sumie nie wiem, czy jest sens to pokazywać. Może lepiej będzie, jeśli to po prostu wytnę do momentu, kiedy będzie coś ciekawego się działo. Tak, lepiej po prostu zrobię to sobie sam, w sensie pozbieram te gluty, pozbieram nietoperze i widzimy się, jak już będzie coś ciekawego do zrobienia. Wróciłem, z glutami mi się nie udało, ale z nietoperzami się udało, więc pieca mamy. A wraz z piecem mamy kolejne problemy, które trzeba będzie rozwiązywać pewnie po drodze. O, i wąż wrócił. Może warto byłoby z nim pogadać? W sumie może byłoby warto, ale czy mi się chce? Nie jestem pewien. No dobra, w sumie. Czemu by nie? Przynajmniej odcinek nie będzie taki durny. Nic przeciw tobie nie mam. Może nawet zdołam ci pomóc. Wydajesz się bezużyteczny, ale i nieszkodliwy. Pomóż mi otworzyć te bramy. Mam te instrukcje i wygląda na to, że potrzebuję klucza. Wytrychy nie działają. Przynieś mi klucz, a pogadamy. Zrób go albo znajdź, wszystko mi jedno. No. Dobra, ja też potrzebuję czegoś za tych drzwi, więc postaram się pomóc. Możesz wziąć tę instrukcję. No i mamy instrukcję do klucza, mamy klucz, tylko czego nie zostawiłem? Nie, nie zostawiłem. Musisz użyć klucza grabarza wraz z tą instrukcją przy stole. Nawet u klucz grabarza. I zobaczymy, czy w ogóle mogę to zrobić, czy jak zwykle czegoś będzie brakowało. Jednego punkta wiary, jak na złość. Dobra. To klucza będziemy musieli zrobić kiedy indziej. A na obecny moment skupmy się na piecu. My wiadomo nawet kiedy klucza zrobimy, bo zrobimy go tak de facto po następnej mszy. Dobra. Tak więc nowy piecyk będzie stał... Wow. Ładny. W sumie zburzyłbym ten stary piecyk najpierw i postawił nowy. Tak, pewnie będzie to dużo bardziej kosztowne niż bym chciał, ale niech będzie. Może zyskamy chociaż jakieś stare części czy coś za tamtego pieca. Tak de facto nie będzie potrzebny już za bardzo. No, pełno złomu, trochę prostych części. Jak to się nazywa?
No nie pamiętam teraz nazwy. Opół. Tak, opół. Dobra. W takim też wypadku papa piecyku, jak już mówiłem, wstawiamy nowy. Lepszy, wydajniejszy piec. Przynajmniej mam nadzieję, że lepszy i wydajniejszy. Jeśli się okaże, że zmarnowałem przez to zwykły piec, który był do czegoś jeszcze potrzebny, to się załamiem. Chociaż nie, no wydaje się, że będzie lepszy. No, o 10 więcej paliwa dostaję za wszystko. Przynajmniej za opał. U, dwie sztabki naraz już wytapia. I z żelaza oraz grafitu można robić stal. No i proszę, są też te kolby całe. Więc najpierw robimy szkło z piachu i wody. Potem to przerabiamy na kolbę stożkową. Potem kolby stożkowe 3 przerabiamy z jedną sztuką wody na w sumie więcej kolb zaawansowanych. Dobra, czyli potrzebuję 6 szkła. Czyli dwie porcje, 50 opału, dobra. Same 100, mogę już zrobić dwie takie porcje. Ale mi wystarczy tylko 6 szkła. I teraz jak już pamiętam jeszcze, to od razu robimy opał na zapas, żeby inkwizytor się nie wkurzał, że znowu mu nic nie przyniosłem. Teraz tak, to tutaj wpychamy, to też tutaj wpychamy. Opał już będę trzymał w kieszeni dla bezpieczeństwa. A w sumie te wszystkie żarcia to przydałoby się też tu już schować. Bo niepotrzebnie targam ze sobą porzeczki, konopie czy inne takie dziwne rzeczy. Chociaż mioda sobie zostawię. No bo jakiego mioda? No ten no... Zupę z ryb. Tak, zupę z ryb. I szkło gdzieś jeszcze trochę robiło to. A nie lepiej rybę ze zupy? Nie ma czegoś takiego. Wiem! W sumie jest wolna chwila, to może pozbieram sobie jeszcze te plony wszystkie. Tam nie ma, spać mi się chciać. No mówiłem, ale teraz już tak nie mówię. Dobra, cicho siostra. Pewnie i tak cię nie usłyszeli, więc jest dobrze. Dobra, następnego dnia jest już inkwizytor, więc... w sumie warto byłoby poczekać jeszcze chwilkę. Ej, w sumie dzień się zaczyna, to może jeszcze gluty znajdę. A, może już są tu gluty. To bym przynajmniej galaretki natworzył. Galaretka fajna rzecz, jak już w sumie mówiłem jednokrotnie. I jak też niejednokrotnie mówiłem, dalej nie wiem, jakim cudem on chce coś rzeć, co wcześniej było częścią takiego chodzącego gluta polnego. No ale wiecie, no nie mnie to oceniać wszystko. Dobra. Tak więc mogę dwie porcje nawet glutów zrobić. Tylko trzeba byłoby jeden dodatkowy sok wytworzyć. I w sumie okej. Robimy dodatkowy sok i dwie porcje galarety z gluta. Normalnie idealne żarcie dla siostry. No co, jestem glutem. No, tak, jesteś glutem. To i galarety... i człowiekiem. To galarety z gluta też byś mogła żyć. Tak. Jestem jeszcze pudełkiem i ziemniakiem. Mówiłaś już o ziemniaku. Chociaż pewnie nie za bardzo cię słyszą, zędrzycie. Dobra. Mamy już szkło gotowe, to teraz tak, przerobić to z powrotem w ten sposób, a potem jeszcze więcej tego trzeba będzie i w ogóle, i w ogóle. A to jak się tworzy? Dłużej, dobra. Może w tym czasie przydałoby się pójść zobaczyć, co jest wymagane, żeby dajmy na to zacząć zajmować się pszczołami, bo nie wiem, czy zauważyliście, pewnie nie, a może zauważyliście, nie wiem. Mogę właśnie już udomawiać pszczoły, więc... Jeśli bym wiedział, jak zdobyć pszczoły bezpośrednio... No super, nietoperze. Teraz, kiedy nie są potrzebne do niczego. Chociaż oczywiście nie narzekam. Nietoperze to tak czy jak papier będzie. A papier fajna rzecz, bardzo przydatna rzecz. No, wracaj nietoperz. W sumie szkoda, że nietoperze nie rozwiązują mojego innego problemu. Tak, to też. O, 4 deski i 2 te. Ale to pewnie dopiero będzie przygotowanie terenu. Ja, zdaje się, to dopiero będzie przygotowanie terenu. A niech będzie, że zaryzykuję i to zrobię.
4 deski. I w sumie tylko 3 muszę zrobić, bo jedną miałem w nadmiarze, pamiętam z czegoś. 4 podstawowe części z żelaza. To jest gdzieś ta dobra jest nadmiarowa deska. No i lecimy, może zobaczymy co to jest. I nawet się nie zawiodę tym, że to się okaże tylko naprawą stacji do budowania. I fajnie by było. Nawet jakby się okazało, że to jest tylko stacja do budowania, to tak czy siak może udałoby się dzięki temu jakieś tam potem ule nowe zbudować czy coś. Może to być naprawdę warte uwagi. Patrząc na to, że nie wiem o co chodzi do końca w tej grze, to... Czyli jednak to było tylko informacja, że można budować. Więc okej, znajdę sposób na pszczoły, to znajdę sposób na budowanie uli. W sumie bałem się, że to będzie bardziej wymagające. A jednak nie jest, więc w sumie chyba dobrze. Dobra, dzień inkwizycji się zaczyna. I do tego czasu aż jedna butelka szklana się przetworzyła, więc... Tempo zabójcze. Dobra. Śpimy chwilkę, no i zaraz lecimy już do wielkiego inkwizytora, którego w sumie... Bardziej bym porównał do jakiegoś proboszcza, prałata czy czegoś niż do inkwizytora, ale... Wiecie, no ja tam każdego księdza bym nazwał proboszczem, więc... Takie już moje wypaczenie delikatne. Dobra, może poza papieżem. Papież to papież. Ale inny ksiądz to dla mnie zawsze będzie proboszcz i tyle. No okej... Okay. Może jeszcze biskupa da się wyróżnić, ale poza tym to już nie. I nie to, że nie mam szacunku do hierarchii kościelnej czy coś. Ale także mam po prostu w zwyczaju, że na księdza zawsze mówię proboszcz i tyle. Mam nadzieję, że nikogo to nie uraża, no ale... Tak już jestem. Jeśli wam przeszkadza, to trudno. I w sumie idealnie dotarłem w czas, kiedy inkwizytor też tu przyłazi. No i jego straż przyboczna. Dobra, z nim nawet nie da się gadać, a szkoda. Dobra, mamy inkwizytora. O co chodzi z tą drugą połową cmentarza? Te, kilka lat temu to miejsce zbezcześcili kultyści, którzy urządzali sobie tam piknik. No do końca się stamtąd nie wyniosło. Dlatego też muszę mieć pewność, że jesteś po naszej stronie, nim dam ci pozwolenie na ponownie użytkowanie tej części cmentarza. Aha. Myślę, że możesz mi zaufać, ale no w sumie już teraz będę... 20 opału, nie 10? Super. Mogę nie zdążyć przez to, że teraz się okazało, że 20 opałów potrzeba. Błagam, żebym zdążył. Nie chcę kolejnego tygodnia czekać na inkwizytora. No i potem dam mu już ulotki, dam mu opał i dostanę pozwolenie na drugą część cmentarza, więc... W sumie można powiedzieć, że jej. Tak delikatnie. O! I trzecia butelka już się też przygotowała. Dobra. Na przerobienie tych wszystkich butelek potrzebuję aż 20, no to 10 patyków. I ustawiamy już butelki do przerabiania. Dobra, teraz szybko tutaj opał. Bo już się pomału wieczór zbliża, więc inkwizytor może zaraz uciec. A ja nie chcę, żeby on uciekł bez dania mi zezwolenia na obsługę cmentarza w pełni. I w sumie to mnie teraz zastanawia, czy dało się naprawdę odmówić inkwizytorowi. Co by się stało, gdyby się mu odmówiło? Mnie tak szkoda, że nie jest prawdziwym, ale jednak chciałbym poważnie podchodzić do tej gry, więc patrząc na to, jaką pozycję pełni inkwizytor i w ogóle kim jest, to lepiej byłoby chyba być ostrożniejszym właśnie. Dobra. Dobra, mam trochę opału. Cieszę się, że w tym pewnym boju staniesz po naszej stronie. Oto ulotki. Wszyscy zobaczą, jak nieuchronny jest triumf prawdziwej wiary. Powieść. W każdym razie planowałem na dziś stosik. Jedźma jest już zbyt słaby. Słaba. A palni martwej to nie... to nudziarstwo. Popatrzmy na to wspólnie. Okej. Kolejna wiedźma. No, powiem szczerze, nie podoba mi się do końca to wszystko, no ale muszę, rozumiecie. Tam, mam już na koncie kilka takich. W dodatku ogarnia mnie głód. O, czyliż by jakąś klątwę rzuciła? Chodźmy. Jakiś... To jest nie tak. Wydaje się, że twoje stosy nie cieszą się popularnością. 5 lat temu były to tłumy. Te rodziny przychodziły oglądać.
Wygląda na to, że wszystkim się znudziło. Tylko mój święty gniew utrzymuje inkwizycję przy życiu. Nawet nasi błogosławieni strażnicy inkwizycji mają problemy. Od miesiąca nie zdołali znaleźć nowej wiedźmy. Może to przez ten brak wody? Ale moim zdaniem to po prostu brak motywacji. A skoro mowa o motywacji, znasz się na hodowli winogron? Zdaje się, że jestem prawdziwym człowiekiem renesansu. Dobrze, mam dla ciebie bardzo ważne zadanie. I tym razem nie możesz tak po prostu odmówić. Poza tym, bardzo ci się ono opłaci. Słucham, mój panie. Dam ci prawo do wykorzystywania wschodniego zbocza wzgórza wiedźm do hodowli winogron. Ale ziemia należy... Ale ziemia tu chyba należy do wioski, a nie inkwizycji. Nie. Ta winnica od pokoleń należy do mojej rodziny. Mieszkałem tu kiedyś z żoną i synem. Gdzie są teraz? Nie żyją. Zginęli w wielkim wybuchu. Wiedźmy. Nienawidzę ich. Bardzo mi przykro. Nie czas na sentymenty. Hoduj winogrona, rób wino. Przynieś mi je. Dzięki temu strażnicy będą mieć motywację i zaczną pracować z większym zaangażowaniem. Uwierz mi, gdy się upiją, zaczną znajdować wiedźmy codziennie. Ja nie zależy mu na prawdziwych wiedźmach, tylko po prostu chcę, żeby było ich pełno. A gdy już będziemy mieć ich dosyć, będziemy musieli wymyśleć, co zrobić, żeby ich pełni było ciekawsze. Mam kilka pomysłów, o które chciałbym cię zapytać. Dobra. I teraz myślę, że można mi zaufać. No nie wiem, ale ewidentnie cieszę się większym zaufaniem niż większość moich strażników. Więc proszę, oto twoje pozwolenie. Jeśli zobaczysz coś podejrzanego, natychmiast mnie o tym powiadom. Czyli teraz muszę pełno wina naszykować dla tego jełopa. Okej. Ale i tak, brawo ja, zdążyłem. I w sumie mamy teraz dostęp już do pełni cmentarza. I w sumie winogrona też byśmy mogli już hodować, ale... Do kogo ja będę oszukiwał? No patrzcie, nawet nie mam dostępu do winogron, więc... Nie wiem, czy jest sens, żebym próbował, wiecie, no... Hodować winogrona, kiedy nie umiem hodować winogron. Tak więc sprawą tych roślinek zajmiemy się już w następnym, bo tak widzę, że w sumie limit czasowy się kończy. W przeciwieństwie do Oriego, no Graveyarda nie chce mi się aż tak bardzo grać, więc... Rozumiecie, nie będę ciągnął po 40 parę minut. Po prostu pójdźmy jeszcze, zobaczmy, co tam można zrobić. I w następnym odcinku z Graveyard Keepera postaram się coś tam ogarnąć, ale wiecie, no... Nie wiem, kiedy będzie. Po prostu kiedy będę miał motywację, to wtedy będzie. Najprościej mówiąc, i zobaczmy, czy mogę coś zrobić. Odblokuj teren. W końcu mogę teraz wykorzystywać zachodnią część cmentarza. Dobra. Dalej wymaga to jakiejś techniki, której nawet nie znam. O, ale mogę przynajmniej kolce usuwać. Dobra. Tak więc w sumie fajnie. Mogę to posprzątać przynajmniej częściowo. A co do tej techniki, to wiecie co, muszę chyba przejrzeć, gdzie to było. Ja już się gubię w tym wszystkim, jak zwykle. Tutaj? Może nie wiem, to jest potrzebne? Nie no, to musi być to chyba. Tak, wiecie co, no, spróbuję to osiągnąć, może to naprawdę pozwoli nam ścinać nowe rzeczy. A jeśli nie, to w sumie nie wiem co i jak. Tak więc, no na tym kończę. Dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Oczywiście pomiędzy tym a następnym postaram się ogarnąć dużo punktów, nauczyć się nowych rzeczy i takie tam sprawy, więc... W sumie to tyle. Trzymajcie się. Hej!